Cukier towarzyszy nam od zawsze. Stał się niemal nieodłączną częścią naszego codziennego życia. Znajduje się w niemal każdym produkcie, który spożywamy. Od porannego śniadania po przekąski, napoje i kolacje. Choć wiele osób uważa cukier za niewinny dodatek do swojej diety, prawda jest taka, że jego nadmiar może przekształcić się w prawdziwe niebezpieczeństwo dla zdrowia. Niezależnie od tego, jak wygląda nasza codzienna dieta, cukier jest wszędzie, a jego nadmiar niesie za sobą długofalowe konsekwencje. Weźmy na przykład sok owocowy. Ile razy kupowałeś go z myślą, że to zdrowa alternatywa dla napojów gazowanych? Sięgasz po karton soku pomarańczowego, jabłkowego czy ananasowego, myśląc: zrobię coś dobrego dla swojego zdrowia. Jednak prawda jest taka, że większość soków owocowych, nawet tych bez dodatku cukru, zawiera ogromne ilości fruktozy, cukru naturalnie występującego w owocach. Chociaż fruktoza w owocach w rozsądnych ilościach nie stanowi problemu, w skoncentrowanych sokach może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Fruktoza, podobnie jak inne cukry proste, takie jak glukoza i sacharoza, wpływa na nasz organizm w sposób, o którym niewiele osób wie. Badania pokazują, że spożycie dużych ilości fruktozy wiąże się z podwyższonym poziomem trójglicerydów we krwi. Co to oznacza? Podwyższone trójglicerydy zwiększają ryzyko chorób serca, nadciśnienia, a także otyłości brzusznej. To proste. Im więcej spożywamy fruktozy, tym większe ryzyko dla naszego zdrowia. Ale problem nie ogranicza się tylko do soków. Praktycznie każdy produkt przetworzony, który spożywamy, zawiera dodatek cukru. Jogurty, płatki śniadaniowe, gotowe sosy do sałatek, a nawet chleb. Wszystkie te produkty są pełne cukru, który tylko pozornie wydaje się niewinny. Gdy zaczynamy zwracać uwagę na skład produktów, zdziwimy się, jak wiele cukru spożywamy na co dzień, nie zdając sobie z tego sprawy. Co więcej, w wielu przypadkach etykiety produktów spożywczych nie pokazują bezpośrednio, jak dużo cukru naprawdę spożywamy, ponieważ często ukrywany jest on pod innymi nazwami, takimi jak syrop glukozowo-fruktozowy, dekstroza czy maltodekstryna. Spożywanie nadmiaru cukru prowadzi nie tylko do problemów z wagą i układem krążenia, ale ma też ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego mózgu. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego po zjedzeniu słodkiego batonika czujesz się przez chwilę pełen energii, a potem następuje nagły spadek? To efekt tzw. sugar crash, czyli gwałtownego spadku poziomu cukru we krwi po wcześniejszym szybkim wzroście. Po zjedzeniu słodkiego produktu poziom glukozy we krwi gwałtownie rośnie, a organizm natychmiast zaczyna produkować insulinę, by obniżyć ten poziom. Skutkiem tego jest szybki spadek energii, który odczuwasz jako senność, zmęczenie, brak koncentracji. To błędne koło, które sprawia, że sięgamy po kolejny słodki produkt, żeby znów poczuć przypływ energii. Taki sposób odżywiania prowadzi do problemów metabolicznych, które z czasem mogą przekształcić się w poważne choroby, takie jak cukrzyca typu drugiego, insulinooporność, a nawet stany przedcukrzycowe. Cukier, choć na pierwszy rzut oka wydaje się być niewinnym dodatkiem, ma moc, by destabilizować cały nasz organizm. Ale to nie wszystko. Współczesne badania nad mikrobiomem, czyli zbiorem bakterii żyjących w naszych jelitach, pokazują, że nasza dieta ma bezpośredni wpływ na zdrowie psychiczne i ogólne samopoczucie. Jelita nazywane są drugim mózgiem, ponieważ zawierają miliony komórek nerwowych, które ściśle współpracują z mózgiem. Kiedy spożywamy cukry proste, zaburzamy równowagę mikrobiomu, co prowadzi do wzrostu liczby szkodliwych bakterii i zmniejszenia liczby tych pożytecznych. To, co dzieje się w jelitach, ma bezpośredni wpływ na nasz nastrój i zdolności umysłowe. Kiedy nasz mikrobiom jest zaburzony, produkcja neuroprzekaźników, takich jak serotonina, hormon szczęścia, ulega zmniejszeniu. W efekcie czujemy się przygnębieni, zmęczeni i mniej skoncentrowani. Jest to bezpośredni związek między tym, co jemy, a naszym samopoczuciem psychicznym. Jednak wpływ cukru na nasz mózg wykracza poza zmiany w nastroju. Wysoki poziom cukru we krwi może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu, zmniejszając przepływ krwi i tlenu do tego organu. W efekcie cierpią nasze zdolności poznawcze. Mamy problemy z pamięcią, koncentracją, a także trudności z podejmowaniem decyzji.
to, co spożywamy na co dzień, dosłownie zaciera nasz umysł, sprawiając, że stajemy się mniej skuteczni w pracy i codziennym życiu. W skrajnych przypadkach długotrwałe spożywanie dużych ilości cukru może prowadzić do rozwoju poważnych chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer. Badania sugerują, że istnieje związek między wysokim poziomem cukru we krwi a ryzykiem rozwoju demencji, co sprawia, że ograniczenie cukru w diecie to inwestycja w długoterminowe zdrowie mózgu. Ale jak ograniczyć cukier, skoro wydaje się, że jest on wszędzie? Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, ile cukru naprawdę spożywamy. Sprawdź etykiety produktów, które regularnie kupujesz. Być może zaskoczy cię, jak wiele z nich zawiera ukryty cukier. Nawet produkty, które wydają się zdrowe, jak wspomniane wcześniej soki, jogurty owocowe czy gotowe sosy, często mają go w swoim składzie w dużych ilościach. Drugim krokiem jest stopniowe ograniczanie cukru. Nie musisz od razu rezygnować ze wszystkiego, co słodkie. Zacznij od zamiany napojów gazowanych na wodę, a batoniki na owoce. Możesz również spróbować stopniowo zmniejszać ilość cukru dodawanego do kawy czy herbaty. Z biegiem czasu twoje ciało przestanie tak silnie reagować na brak cukru, a ty odkryjesz, że nie potrzebujesz go, by czuć się dobrze. Trzecim krokiem jest wprowadzenie do diety zdrowych tłuszczów i białek, które pomagają utrzymać stabilny poziom energii przez cały dzień. Awokado, orzechy, jajka, ryby czy chude mięso to doskonałe źródła składników odżywczych, które pomogą ci zaspokoić głód i uniknąć wahań poziomu cukru we krwi. Zdrowa dieta to nie tylko ograniczanie cukru, ale również dostarczanie organizmowi odpowiednich składników, które wspierają twoje zdrowie i samopoczucie. Jeśli ograniczysz cukier, zobaczysz, jak twoje zdrowie zacznie się poprawiać. Przede wszystkim poprawi się zdrowie twoich jelit. Liczba dobrych bakterii wzrośnie, a twoje trawienie stanie się bardziej regularne. To z kolei wpłynie na twoje ogólne samopoczucie. Będziesz miał więcej energii, lepszy nastrój i większą zdolność do koncentracji. Kiedy ograniczysz cukier, zauważysz też poprawę jakości swojego snu. Cukier wpływa na nasz rytm dobowy i jakość snu, skracając czas trwania fazy REM, tej części snu, w której nasz mózg się regeneruje i przetwarza informacje. Osoby, które spożywają dużo cukru, często budzą się w nocy, mają problemy z zasypianiem i nie czują się wypoczęte po przebudzeniu. Ograniczenie cukru sprawi, że twój sen stanie się głębszy i bardziej regenerujący. Ograniczenie cukru to także poprawa wyglądu twojej skóry. Cukier powoduje stany zapalne, które mogą prowadzić do trądziku, łuszczycy i innych problemów dermatologicznych. Kiedy spożywamy cukier, nasz organizm wytwarza insulinę, która zwiększa produkcję sebum, naturalnego oleju produkowanego przez skórę. Nadmiar sebum zatyka pory, co prowadzi do wyprysków i trądziku. Co więcej, cukier przyspiesza proces starzenia się skóry. Wysoki poziom glukozy we krwi prowadzi do procesu glikacji, czyli łączenia się cukrów z białkami w skórze. To prowadzi do uszkodzenia kolagenu i elastyny, które są odpowiedzialne za utrzymanie skóry jędrnej i elastycznej. Skutek: zmarszczki, zwiotczała skóra i przedwczesne starzenie się. Cukier wpływa także na zdrowie twoich oczu. Nadmiar glukozy w organizmie może prowadzić do zmian w strukturze siatkówki i soczewki, co z czasem może powodować rozwój chorób takich jak zaćma. Ograniczenie cukru to nie tylko inwestycja w zdrową skórę i mózg, ale również w zdrowy wzrok. Podsumowując, cukier to nie tylko niegroźny dodatek do diety. To substancja, która może mieć długotrwałe i poważne konsekwencje dla twojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Ograniczenie go to inwestycja w długoterminowe zdrowie, lepsze samopoczucie i większą energię na co dzień. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak cukier wpływa na różne aspekty naszego zdrowia? Kliknij w kolejne odcinki, gdzie dowiesz się, jak skutecznie wprowadzić zmiany w diecie i zyskać nowe, zdrowsze życie.